Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejną część moich zwierząt, a więc moje pająki. Z terrorystyką zaczęłam dość... tą częścią terrorystyki zaczęłam dość niedawno, dlatego wszystkie moje pajączki są polecane właściwie dla początkujących. Będą tutaj przede wszystkim informacje o Eresusie i Cyrokosmusie, ponieważ one będą przenoszone i im najwięcej będzie tak naprawdę filmu poświęconego. Ale oprócz tego chciałabym Wam pokazać resztę moich pajączków, które mam. Nie wystąpi tutaj mój skakun, ponieważ właśnie przechodzi w Olimpię, także niestety musicie poczekać. Jeżeli chcecie zobaczyć jego zdjęcia, to wbijajcie na Instagrama albo na stronę na Facebooku. Tam są jeszcze jakieś jego aktualne zdjęcia. No i trzymajcie kciuki, żeby Wilimka się udała, no bo już teraz będzie dorosły. Mój pierwszy dorosły pająk. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zaczynamy od przygotowania nowego domku dla mojego Eresusa. Dostał takie właśnie pudełeczko, w miarę przezroczyste, także stwierdziłam, że będzie fajne. Do tego oczywiście torf, on jest taki delikatnie wilgotny, już raczej przeschnięty, ze względu na to, że jest to gatunek, który woli takie suchszy klimat, że tak powiem, niezbyt mocno tropikalny. Konkretnie wilgotność około 50-60%. Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu dnia to powinno być od 24 do 28 stopni, no i w nocy około 20 stopni Celsjusza. Jak widzicie, dość mocno wszędzie sieć. W ogóle ten gatunek jest nazywany takim kleszczem albo czołgiem, zaraz może zobaczycie dlaczego. No a jeżeli chodzi jeszcze o jego warunki, no to jest to właśnie gatunek naziemny, dlatego raczej przygotowujemy takie terrarium niższe, niezbyt wysokie. No i tak jak mówiłam, powinno ono być też niezbyt wilgotne. Pojemniczków dorasta w ogóle do wielkości tak około 4 cm, o ile się nie mylę. Sprawdziłam sobie informację, około 4 cm właśnie osiąga ten pająk, ale to jeśli mowa o samicy. Samiec tak dorasta do 6-11 mm, tak więc jest dość spora różnica. Chyba już widać, dlaczego to się nazywa pająk kleszcz albo pająk czołg. Może u niektórych budzić ciekawe emocje. Mnie osobiście on rozczula, a zwłaszcza podoba mi się jego pyszczek. Później może uda mi się zrobić ujęcie samego pyszczka, jak to brzmi, pająk pyszczek. Ale jego mordki jest po prostu przecudowna. Z takich ważnych... O, teraz wygląda zwłaszcza jak kleszcz. Z takich ważnych informacji, no to trzeba pamiętać, że woli on takie samo... źle. Że jest gatunkiem, którego można trzymać tylko i wyłącznie w pojedynkę. Tak więc nie łączymy go na pewno w grupówki. Co z ważnych informacji? No tak jak widzicie, nie jest też agresywny, jest dość powolny. Raczej nadaje się dla początkujących. Tutaj też włożyłam mu jego poprzednie gniazdo, żeby za bardzo się też nie stresował, żeby nie musiał teraz się martwić budową nowego, tylko mógł się schować z powrotem tam, gdzie mieszkał. W ogóle to jest mój pierwszy Eresus i on w tym momencie jest na etapie L4, L3, coś takiego. Mam go od L2 i ja też, żeby nie było, po raz pierwszy go w ten sposób wyciągnęłam. Jeszcze właściwie nigdy go nie widziałam tak, żeby sobie chodził, bo do tej pory to siedział tylko i wyłącznie w gnieździe, ja mu podrzucałam jedzonko i się zaczynam zastanawiać, czy on nie jest za gruby. Jak ktoś ma Eresusa, to mi podpowiedzcie, czy ja przypadkiem go za mocno nie utuczyłam, czy on standardowo ma taki duży odłuk. Dobra, teraz przechodzimy do Cyrokosmusa, Cyrokosmus elegans konkretnie. Jemu też przygotowuję nowe, właśnie nowy pojemniczek. Jest to również ptasznik naziemny, w ogóle tam to jest właściwie, Eresus to jest też pająk właściwy, a teraz będziemy przechodzimy właśnie do ptasznika, takiego karłowatego, bardzo karłowatego. Ten gatunek jest również naziemny, też polecany dla początkujących, za to ten potrzebuje troszeczkę wyższej wilgotności, ponieważ jest to około 70-80 nawet procent. Jeżeli chodzi o temperaturę, to podobnie, ponieważ w dzień to jest 26-28 stopni, no ze spadkami w nocy, wiadomo. O, tutaj troszeczkę widać tego pajączka, już jest odrobinkę podrośnięty, widać piękne serduszko, złote na plec, właściwie na odwłoku i piękny złoty karapaks. No niestety troszkę mi się chowa, no bo to taki wstydliwy pajączek i ja go też bardzo mało widuję tak naprawdę.
ale jest bardzo, bardzo ładny. O, tutaj widzicie w porównaniu na mojej ręce. Nie wyciągałam go z tego gniazdka, bo po co go stresować. A, tutaj widzicie moje kolejne pająki. Jest to Neo Holotele Incei Gold, moja grupówka. Mam ich tu piątkę. Właśnie szykuje się, trzy z nich chyba szykują się do wylinki, także podrzucam im świeże jedzenie. No bo z tego, co słyszałam, to właśnie jak osiągają około 2-2,5 cm długości ciała, to zdarza się u nich występować jakiś szczególny kanibalizm. Jak pytałam ludzi, to większość mówiły, że właśnie przy tej wielkości zaczęły się zjadać. Dlatego jeszcze ich nie rozdzielam, obserwuję, no i daję dużo jedzenia, żeby uniknąć tych właśnie aktów kanibalizmu. Póki co trzymają się nieźle, jak widzicie, mieszkają, mają właściwie wspólne gniazda, siedzą obok siebie. Widzę, że mają też nogi całe, bo ponoć czasami zaczynają zjadanie siebie nawzajem od nóg, podgryzają sobie. Także myślę, że no, trzymam kciuki, że będzie dobrze. Czekajcie na kolejne aktualizacje, bo właśnie ponoć zjadają siebie najczęściej podczas linienia, kiedy jeden z nich jest bezbronny. Mam nadzieję, że przeżyją to w spokoju. Tutaj widzicie moją podrośniętą brachypelmę Bemei. Ona ma w tym momencie chyba L6? Tak, to jest chyba L6. Już jest tutaj troszkę po wylince, także te kolory są troszkę mniej intensywne. No ona też nie jest jakoś wyjątkowo duża, żeby to było... Te kolory mocno się rzucały w oczy, ale no już jest taka fajnych, pokaźnych rozmiarów. To jest póki co mój największy pająk. A w ogóle, słuchajcie, ja zawsze jak biorę maluszki, to biorę po dwa. Tak, na wszelki wypadek, jakby mi się trafił samiec, albo jakby coś nie poszło przy wylinkach. I dlatego tak sobie pomyślałam, że jak podchodują mi się, będę miała większe, no to chętnie oddam je w konkursach. Dlatego jeśli Was to interesuje, no to subskrybujcie kanał, dajcie mi też znać łapką w dół, w górę albo w dół, jeśli Wam się film podobał lub nie. I też zapraszam do mojej strony na Facebooku albo na Instagrama, bo tam staram się też na bieżąco wrzucać informacje właśnie o zwierzątkach, jakie zmiany są, ewentualnie co tam u nich się na co dzień dzieje. Też bardzo jestem ciekawa, jakie Wy pająki trzymacie i jakie Wy osobiście polecilibyście pająki właśnie do trzymania dla początkujących. Ja bym chciała teraz może jakiegoś nadrzewnego, myślałam właśnie o jakimś nadrzewnym, ale może jakimś takim nie za mocno agresywnym i takim też ładnym, kolorowym. Lubię kolorowe pająki, podobają mi się bardzo. Tak więc piszcie do mnie i podzielcie się ze mną swoją opinią. A tutaj Wam jeszcze nie dodałam, tutaj są już moje pajączki po kilku godzinach. Już się zadomowiły, Eresus jest z powrotem w swoim gnieździe, a Cyrokosmos już sobie zbudował tam nową norkę. Potem zaznaczę Wam w ogóle strzałku, w którym to jest miejscu. Także chyba im całkiem dobrze w tych nowych miejscach. No myślę, że też warto im przynosić tej resztkę pozostałej pajęczyny, żeby poczuły się swojsko, że tak powiem. Myślę, że to jest istotne. Dla mnie to by było istotne, jakbym była pająkiem. Na pewno. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i co, do zobaczenia niedługo!